Witajcie z hodowli. Dzisiaj pada deszcz, to nie będziemy nigdzie łazić. Moskitiera się pojawiła. Moskitiera. Teraz w sumie pełni dwie funkcje, bo jest moskitierą i już. No i takim elementem, dzięki któremu tutaj jest przewiew powietrza. Cały czas jest cyrkulacja powietrza. Bo o to chodzi właśnie, żeby też one miały chłodno w lecie, a cyrkulacja powietrza oczywiście również poprawia tę jakby higienę, warunki sanitarne, bo włączy się, teraz się nie włącza, bo jest ustawiony na halogen, jest ustawiony na noc. No witajcie w hodowli, co tu słychać, zobaczymy sobie. No wszyscy są w komplecie, fajnie sobie tu kicają, biegają, mają sporo miejsca, także chyba są zadowolone z tego nowego miejsca. Tutaj samczyk ma dziewczynę na jeden dzień. Tutaj mamy ten boksik kolejny, bardzo ładnie się chowają. No to już teraz słabiej będzie widać, bo to światło jednak to nie jest to samo światło, co było tamto. O, bardzo słabo widać. No i tutaj te dwa. Przyjrzyjmy się tym bezucha. Chodźcie tu. No, zaraz tu ktoś przyjdzie. O, idzie. Już pierwszy. No, takie uscyrbane ma trochę to ucho. No możliwe, że to jest, bo ktoś w komentarzach wspomniał, że może to być od tego, że samica podczas porodu pomaga sobie zębami, po prostu oderwała im uszy. No jest to możliwe, to jest w sumie bardzo prawdopodobne, nawet tutaj widać, że to jest takie kurde urwane ucho, no. Gdzie ty idziesz, wracać. No, na dobrą sprawę z 7 tylko 3 są takie naprawdę w całości, nie? I to ten, no nawet nie, nawet 2 na dobrą sprawę. No tak wyszło, o, to jest ta samica, która umie wyłazić, umie wychodzić, dlatego, o, już tam wyczaiła dziurę, że jest. Dobra, może damy im jeść, bo na głodnego nie będziemy. Tutaj. O. Ty jesteś mądra. Ty jesteś taka sprytna. Uważaj, że na te dzieci podeptasz tu to. W ciumroku. Założymy sobie sprzęt na baniaka. Nie ma dużo, ale ostatnio miały koniczyny dużo, więc w sumie jak przerwę będą miały trochę od zielonego, to nawet będzie dobrze. Koniczyna to jest, kurczę, jedna z najlepszych roślin do skarmiania zwierząt. Lucerna jest jeszcze bardziej bogatsza. No ale jest też taka może trochę twardsza, mi się widzi, no i ekspansywna, bo lucerna może mieć korzenie do 3 metrów głębokości. Koniczyna też dobrze się ukorzenia. Ci dostali dużo. Tym można dorzucić, tym, bo tych jest 10 w sumie. Tu samiczka nie została prawie w ogóle. Jak siedzisz i patrzysz. A, damy już całą resztę. Co tu mamy? No macie, bo was jest dużo, was jest dwoje, to masz jeszcze. I tutaj też, czekaj, samica jeszcze mało dostała. O. Cyk.
tu trzeba zgarnąć trochę. To jest normalny pokarm właściwie w większości. One sobie to wszystko przebiorą. Dobra. Zobaczymy jak z owsem jest. Cyk. No można dać. Tu mają dwa. Tutaj troszkę. A tu jest was dużo to. Zjedźcie. Zobaczmy jak sianko zjadły, czy zjadły w ogóle siano, które dałem wczoraj. No średnio. Trochę średnio. Nie chcą jeść siana. No mają kurczę zielone no. Tak można im troszeczkę na żołądek dać. Niedużo, bo niedużo. Nie ma sensu, bo to szkoda siana po prostu. No, ci zjedą chyba. Po prostu szkoda siana. Woda widzę. Jest. Uzupełnię, bo w jednym tak średnio. No trzeba pojedełka wyczyścić, widzę. Bo brudne pływa w nich. Pływają w nich resztki trawy, siana. Trzeba pozbierać, kurczę, wszystko, bo to szkoda. Szkoda trawy, zwłaszcza jak przyjdą takie deszczowe dni. No to wtedy, kurczę, naprawdę. Trawy się nie da ukosić, bo mokrej trawy raczej nie daje królikom. O! Już. Mi się ktoś dorwał kota pewnie. Dobra. No pewnie tak. No. I tu mamy naszą małą moskitierę. Zabezpieczenie takie przeciw komarom. No zobaczymy. No to do następnego, trzymajcie się.